Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z Super Powtórkami, czyli pokaż co potrafisz. Tak jak wiecie, ja już nie gram WoTa, oczywiście być może będę grał w WoTa w przyszłości, na razie mi się ta gra znudziła i sobie tak myślałem, że już nie będę robił filmów z tej gry, ale uwierzcie mi, było wielu graczy, którzy chcieli jednak, żebym mimo to, że nie gram w WoTa, jeszcze pokazywał tego WoTa na swoim kanale. A nuż wrócę. W tym odcinku zobaczycie amerykański tołk średni premium T-25 Pilot Number 1. Na mapie Paryż gracz, który wysłał tą powtórkę, to HeroBrain 66. Cześć. Witam wszystkich. Ciebie Fire i reszta. No, jak przyszedłeś na TS, a ja mówię, o twój nick to HeroBrain, a ty mówisz mi nie, HeroBrain. Ale to jest kwestia tego, że w podstawówce i w technikum miałem rosyjski. No. Tak się to wzięło, no bo... Znaczy, wiadomo, no nie jestem perfect English, jeżeli chodzi o znajomość tego języka, nie? I dlatego... Herobrine, nie? No dobra, to dlaczego jesteś tym bohaterem umysłu? Chyba tak to się tłumaczy, tak? No, to ja tak w skrócie, co? 13 lat, coś takiego miałem, założyłem konto w 2013 roku, coś koło w sierpniu, jak do kolegi przyszłem. No wtedy w głowie był nie tylko Minecraft, nie? Chyba wszyscy, większość ludzi wychowało na tej grze, no i tak zostało. Nie chcę się zmieniać niku, już zostałem tym Minecraftowym noobem, tak jak to wszyscy mówią. Tak żyje się jakoś. To sobie oglądajcie tą bitwę, bo chyba po raz pierwszy pokazuję właśnie pokaż co potrafisz na tym czołgu, bo jest to czołg moim zdaniem fajny, ale jak można go było zdobyć, wielu graczy narzekało, czyli była kampania, był maraton właśnie na ten czołg premium, który nie był taki bardzo trudny, tak mi się wydaje. I ładny taranik. Piękny taranik, właśnie. Jak oceniasz ten czołg? Znaczy, odnośnie maratonu, moim zdaniem, maraton właśnie tak mówić. Banalny był i bardzo łatwy czołg do zdobycia. A tak to, no nie, bardzo dobry. No działa 188 mm, ma tak, coś takiego, na PSC. To wystarcza na 8-9 tiery, moim zdaniem. A jak już coś mocniejszego, no to wiesz, no to 250 mm. Jest bardzo dobrym czołgiem. Jakby go porównywać do Pershinga, to nie używając goldowych pocisków, moim zdaniem lepszym czołgiem jest właśnie Pilot. Oczywiście tam wieża delikatnie jest twardsza w Pershingu, ale działo tutaj jest lepsze. Oczywiście nie mówię o pociskach goldowych. Czołg bardzo podobny do stylu gry, właśnie do amerykańskich medów, czyli taki typowy, można powiedzieć, medzik z dobrą depresją. Oczywiście, jak widać, ta wieża czasami odbija, czasami nie odbija. Jest tutaj spore jarzmo z przodu. Właśnie, zalety, wady tego czołgu. Zalety, moim zdaniem, ta penetracja jest wystarczająca. Znaczy, no ja tak uważam. Mobilność, no to tutaj obniżenia działa naprawdę, to robi robotę. No i dużo fajnych miejscówek można ogarnąć na tym czołgu i wykorzystać to pod siebie, tak? A wady? Wiesz co, u mnie często właśnie pada Amorak w tej bitwie. Często. Jak mam bitwę, to co druga, trzecia bitwa Amorak pada. I mam perki właśnie też na tą tam amunicję, nie pamiętam dokładnie jak to się nazywa. Ale to właśnie, tylko tyle to naprawdę. Mam też wystarczająco na tej wieży, bo potrafię dość sporo odniknąć. Sam raz. Mam wtedy CK. Kupiłem go kiedyś, mam na 900 bitów i jak odblokowałem tego pilota, to stwierdzam, że tego CDCK będzie możliwość, to od razu wymieniam, bo pilot mi go zastąpił. Lepszy. Piąty zniszczony pojazd. Plutonowi coś nie niszczą. Nie niszczą, to jest... Ogólnie ta bita miała być taką zwykłą bitewką, 2000 obrażeń i dobranoc, nic więcej, i tyle, a te naprawdę to są... No i dobre ziomki Rekin, aż to są dobre wariaty. To taki śmieszny film.
Plutoniki z nimi zarzucać są takie dla beki niż takie poważnego grania. No ale w tej bitwie no, tak wyszło, że jednak jest jakaś okazja na więcej killi, no to się trzeba spiąć. Ale gry są stworzone tylko dla... głównie dla beki, nie? Więc tutaj... cóż, o, to jest człowiekiem. Najważniejsze, żeby się bawić. No dobra, jasne. Nieważne, nieważne. Ty lubisz też poważnie pograć, tak? No, to mocno. Aha. Mocnej spinie. No, jak wpiłeś na TS-a, mówiłeś, że jesteś DJ-em. Opowiedz coś na ten temat, jakim DJ-em. Grasz na imprezach, czy tak DJ, można powiedzieć, amator? Wiesz co, zajmuję się w sumie już nawet 3 lata muzyką. Przede wszystkim elektroniczną, pracuję na programie Ableton. I przy okazji jeszcze gram na instrumencie takich jak Launchpad Pro od firmy Novation. Wszystko to się wzięło od takiej aplikacji na telefon 3 lata temu, jak byłem w gimnazjum, czyli tak zacząłem się tak bawić, tak mówię, a to fajne takie, co nie? No, zacząłem tak się, kupiłem program, instrument i tak zacząłem to się bawić. No i tam nie na niektórych imprezach potrafię tam coś wystąpić, pograć, ale tak to na razie nie, na razie przede wszystkim szkoła, no i ten informatyk, żeby zdać, mieć tego informatyka. Właśnie a propos informatyki, to ty akurat coś tam zdałeś? Przyszedłeś? Teoria zdawałem 20, mocny stres, o godzinie 8, godzina jakoś tam koło 16, o 17 właśnie z kolegami się spotykamy na TS-ie, a zagramy sobie chwilę, no i wpadł. Takie dwa zwycięstwa jednego dnia. To nie musiałeś spoilerować tego pula, bo wielu widzów teraz z zaciekawieniem zastanawiało się, czy będzie pul, a ty już im to powiedziałeś i oni już wychodzą, zamykają film i hejtują w komentarzu, nie? O, to będzie akcja, to teraz zobaczycie. Dwa ostatnie czołgi, więc tak, plutonowy zostawia ci na pula? Tak, właśnie wtedy czytałem. Tylko, że mogłeś zginąć. Wtedy było już jedno, wszystko jedno byłem. Ja Radleya byłem szczęśliwy, a stwierdziłem, a trzeba zrobić to na szybkiego, zaryzykować. No. STRV-S1. I wtedy, teraz czekam. I przy okazji pisałem właśnie give me. Patrzę sobie Luka, gdzie on patrzy. W sumie jakby nie artnosz, no. Zaraz powiem. Nie despoilerował. No już tak i tak dość zaspoilerowałeś, więc... Dobra, i teraz co, nie strzelasz, czekasz, tak? Tak, no. Właśnie ta arta idea nie strzeliła, bo jakby nie arta, to by nie było tego 10 kilo. Potem tamtym graczowi podziękowałem w sumie. No i tyle. Znaczy, nie do końca, panie kolego, bo arta mogła trafić w górę tego pojazdu i go przebić, a no nie splesznąć. Więc tak naprawdę ta arta ci nie pomogła, a ten medzik, który stał koło tego UDES-a, nie patrzył się w UDES-a, tylko w ciebie, więc raczej to dziękowanie artylerii to niekoniecznie było... niekoniecznie był godzien podziękowania ten gracz. Godny podziękowania. Dobra, więc jest pulek, jest medal Lechwa Szlacho. Co to jest? Jak to się czyta? Nie wiem. Nawet nie mam pojęcia. Destroy to NMS tanks or coś tam medium in... Aha! Jeden, bo dwa na dziewiątki cię rzuciło, nie na dziesiątki. Czyli medal, można powiedzieć, rzadki i ten drugi też rzadki, pul. No i 1853 bazowego expa, oczywiście bardzo dobrze, 5700 obrażeń również, no i 10 zniszczonych pojazdów również bardzo dobrze. Zerkajmy na zarobki, tutaj już niestety 84 tysiące wydane na pociski, więc zarobek tylko 47 tysięcy, no ale warto było. No, warto. Dobra, słuchaj, to wszystko w zasadzie. Aha. Ja tobie dziękuję za wspólne oglądanie twojej powtórki. No i cóż, może chciałbyś kogoś pozdrowić? O kurde, no dobra, to w tych wszystkich wariatów, z którymi teraz właśnie grałem, Ash, Rekin, wujka Czupsa, dobrego dzika też,
I całą tą resztę ekipy, z którą gram w tego WoTa i się przyjaźnię od wielu lat, wyrkamy sobie tak we wszystkie różne też gry. Dobra. Ja bardzo dziękuję. Ja również. Trzymajcie się i do zobaczenia.